Andrzej Żurom-Żuromski, po pierwszej swojej walce na gali MMA VIP, jak się czujesz? Czuję się zmęczony, ale fajnie. Walka charakterna, pokazaliśmy razem ten gest z jego strony ze mną, mimo złej krwi, że szacunek w oktagonie. Pokazaliśmy, że mamy charakter i przegrałem, wygrał lepszy w MMA po prostu, bo taka prawda. Wygrała technika, wygrało duszenie, nie ma kozaka. Nie tacy panowie przegrywali jak ja, jeśli wchodzi duszenie i nie możesz już więcej nic zrobić, tylko klient dopina i odpływasz, bo to było, widziałeś, trwało kilkanaście sekund i to już był odruch bezwarunkowy, więc wytrwałem do końca, przegrałem, ale z charakterem. Myślę, że to była walka, zasłużenie wieczoru, bo pokazaliśmy naprawdę jaja. Czyli ogólnie jesteś zadowolony ze swojej postawy? Byłem bardziej zadowolony, gdybym wytrzymał te jeszcze 20 sekund, ale organizmu nie oszukasz, no duszenie, bo bym wyszedł do trzeciej rundy i bym odpoczął te jeszcze półtorej minuty, to było dużo, ale... I jestem trochę fart, zadecydował, bo... Andrzej symulował, tak. Oddychać, bo tam była awansowana pani pielęgniarka. Kto ma wiedzieć, ten wie. Usta. Zakłócam, jak zwykle. Ale słuchajcie, prawda była taka, że nie wiem, kto widział, bo to muszę obejrzeć. Trener Gusiek mnie uczył, żebym z bioder go wyrzucał, bo jestem silniejszy. Udało mi się go wyrzucić i było uczone, że od razu kopa. I to miałem w głowie. Jak widziałeś, ten kop wszedł, ale gdzieś weszło mu w bebzun, że odczuł. On to powiedział w jakimś wywiadzie, nie wiem, czy u ciebie. Bo było mierzone na wątrobę. Jeśli ta pięta by mi wbiła się na wątrobę, by było koniec walki, bo on by upadł, nie miał siły, aż bym go dobił, więc miał dużo farta. Tak samo jak ktoś tam mi mówił, bo ja to odczułem, że chyba trafiłem hakiem od dołu w pierwszej rundzie, od razu go lekko zamroczyło, czy tam nie wiem. No ale tu nie ma się co tłumaczyć, on miał więcej farta i techniki i naprawdę widać, że ćwiczy te sztuki walki silne, bo jest chłopak wysportowany i po prostu na dole już dociskał, a ja już nie miałem siły tej ręki mu tam wybić, żeby go zrzucić. No i czułem, odpływam, wygrał lepszy, nie ma co pierdolić, nie? Więc trzeba mieć też, przyznać się, wygrał. Ja nie nauczyłem się, nie da się nauczyć MMA w ciągu 9 tygodni. Da się nauczyć, charakteru też się nie da nauczyć. Albo się charakter ma, albo się nie ma. Obaj mamy charakter, to pokazaliśmy, że nie jesteśmy tylko szczekaczami na internecie, tylko mamy charakter. Wygrał lepszy w parterze, w stójce uważam, ja byłem lepszy w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie on wygrał. Jakbym doczekał do trzeciej, myślę, że jeśli przetrwałbym to, to by go też dużo zdrowia kosztowało, bo też byłoby strasznie zmęczony, jak widzieliście. I ta trzecia runda naprawdę żeby była też ciekawsza, bo by tak już byśmy chodzili już całkiem ledwo sił i ten strzał jego z jego strony. No już nie chcę gadać, może trener coś powie. Witajcie. Walka fajna, widowiskowa, było show, a chyba na tym właśnie tutaj polegało, żeby było show, żeby się ludziom podobało. Niestety nie po naszej myśli, ale nie można mieć wszystkiego, no, tak jak Andrzej mówił, nie da się MMA nauczyć w pełni w tak krótkim okresie czasu, ale dalej współpracujemy, dalej będziemy trenowali i będziemy mieli do kolejnych walk więcej czasu i na pewno tak. Najważniejsze, że trenerzy są za mnie dumni po walce, że pierwszy, bo tak wiesz, treningi, tam tarczowanie, takie ten, to wiadomo, a tu powiedzieli, że Andrzej, pokazałeś po prostu, że masz charakter w oktagonie i możemy z tobą dalej ćwiczyć. To uważam, w sztukach walki, w sporcie, nawet freakowych jest najważniejsze, że będąc nawet na dole tutaj, to był odruch, ja nie byłem, że coś, tylko cały czas ogień, młotki, on to odczuwał i potem mi pogratulował, więc to jest uważam najważniejsze, że pokazałem charakter, że nawet cały czas cios za cios, ale duszenie i nie ma mocnych. Wygrał lepszy, tyle. A czy razem z końcem tej walki też zakończył się między wami konflikt, który trwał w internecie między wami już od kilku tygodni? Myślę, że udowodniliśmy sobie na tyle, że pokazaliśmy jaja i sobie mam nadzieję z nim się spotkam na spokojnie. Bez żadnych tam ekip z mojej strony, jakichś tam chłopów tak dalej z Zamościa i innych, bo on wie, że ktoś tam ze mną rozmawiał i wszystko jest okej. I mam nadzieję, że ja się z nim spotkam, pokażę mu też, żeby... tych dziwnych panów, których słucha, bo on się mnie, czym mnie wkurzył, że on się miesza w historie, których nie uczestniczył bezpośrednio, wiesz o co chodzi, a słowa, które używał są belżywe i tutaj też miało być to inaczej załatwiane, ale ja nie chcę tak załatwiać, on tam kogoś zna, ja znam, nie będziemy się chodzić, bawić w leśnych ludzi, latać, wiesz, bić, kurwa, łamać, tylko mam nadzieję, że ją pokorzę do wody, że on mnie przeprosi na internecie za to, co ma mnie przeprosić, a ja się przyznam do błędów, które popełniłem, ale nigdy konfidentów nie broniłem, nigdy nie pomagałem, więc tytuł filmu, który dał prowokacyjny, to był kiepski i każdy mi przyzna, kto mnie zna, to mi nikt nie ubliżał na gali, nikt nie złego słowa, byłeś tutaj przecież, przyjechało różnych dziwnych panów z całej Polski i jakby był jakiś kulawy, to by mi to było jechane, a tylko były spojrzenia takie, wiadomo, badanie przed walką, tam napinki, żebym psychicznie się czuł i tak samo z mojej strony byli koledzy. Ale wyszliśmy do oktagonu, wszystko się zakończyło, były brawa i nikt żadnych gwizdów nie było, więc myślę, że to w świecie sportowym i freakowym ta walka jest doceniona i słusznie była walką wieczoru, bo uważam, że była najlepszą walką z tych wszystkich, nie?
Teraz czeka cię walka na MMA VIP z Kazikiem. Tak, kartel, klimat kartelem. Macie między sobą jakiś konflikt taki personalny, czy to jest po prostu walka taka... Szacunek do Kazika i mieliśmy konflikt o Pimidora, sobie wyjaśniliśmy, on trzyma jego rację, ja swój, ale na tym polega prawdziwy człowiek do człowieka, że sobie nie ubliżamy. On też mi tam, nie wiem, czy to na waszym portalu, czy na innym, powiedział, że trzyma za mnie kciuki, że ja się fajnie zachowałem na konferencji, pokazałem siłę spokoju, charakteru i to wam pokazałem dzisiaj, że nie jestem pizdą internetową, że się byłem antykonfidenta, tylko po prostu taka była technika moich trenerów, chyba tu trener przyzna, że w świecie sportu trzeba spokój zachować, opanowanie, a ci, co krzyczą głośno, to dzisiaj widzieliście paru panów, co krzyczało na internecie i wszystkie walki oni przegrali, wiesz, bo... No bo trzeba się zachowywać po sportowemu, nie można iść cały czas w melanż czy inne historie, bo się organizmu nie oszuka, już nie będę tam do nikogo pił, ale jak ktoś przed walką jeden czy drugi pan czy trzeci idą w nocy, chodzą i melanżują na rynku, to potem się dziwią, że przegrywają walki. A ja podchodziłem sportowo, wytrzymałem ile mogłem i teraz pójdę się napić 2-3 piwa, bo jest szampan kupiony, jest tutaj 14 chłopaków przyjechało z całej Polski do mnie i idziemy na hotel, oni będą pili elegancko, mocno wódeczkę, tam inne rzeczy, ja przegrałem, więc nie mam czego świętować. Wypiję piwa za świętowanie, że pokazałem jaja w charakter, żaden hejter mi nie powie, że żurą tylko umie się awanturować na internecie. Tylko pokazałem, że mam duszę wojownika, jestem z siebie dumny. Przegrałem, bo przegrałem, nie ma co się tłumaczyć, na tym też polega charakter, że umie się powiedzieć antykonfident, byłeś po prostu lepszy, jeśli będzie nam dane kiedyś w przyszłości rewanż, to jak najbardziej, po prostu większa wydolność, poćwiczę trochę to MMA i może za jakiś czas się spotkamy, jeśli będziesz chciał, bo uważam, że fajnie by było, nie? Dzięki ci w takim razie za rozmowę i życzę ci udanego afterparty. No udane nie będzie, ale dziękuję. Będzie po prostu, że z pół do pierwszej jedziemy do hotelu i wypiję 2-3 piwka i mnie ścina i idę spać. Dziękuję wszystkim tym, którzy mi kibicowali. Też chciałem pozdrawić moją rodzinę, moje dzieciaki. To jest dla mnie najważniejsze, że tata się pokazał z dobrej strony. Kocham cię, mamo. Będzie dobrze, ty wiesz, o co chodzi. Też tą walkę zrobiłem dla ciebie. No. Dzięki, pozdrawiam.